25, no, zbliżają się wybory. Kampania zaczyna dochodzić do takiego momentu kulminacyjnego, gdzie już trzeba wyłożyć karty na stół, że tak powiem. Właśnie, dla Grudziądza, dla regionu grudziąckiego, tu okolicy, powiatu grudziąckiego, no i szerzej całego też okręgu wyborczego. Jakie priorytety będą stawiane przez Panią na pierwszym miejscu w tej kampanii wyborczej? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Grudziądz, to zrobienie wszystkiego, aby zatrzymać emigrację zarobkową. Ze 100-tysięcznego miasta jesteśmy 80-parotysięcznym miastem, więc kilkanaście tysięcy osób wyjechało, czy to za chlebem, czy z różnych innych powodów, może i nawet z tego, że w naszym mieście jednak trudno się żyje. Na pewno ważną sprawą jest strefa ekonomiczna, która w tej chwili nie jest zapełniona, a wiemy, że już kilka lat funkcjonuje, więc myślę, że wsparcie poselskie również będzie potrzebne. Jeżeli chodzi o takie szersze spojrzenie na region, no to na pewno patrząc na Włocławek, jest to zagrożenie taką bombą ekologiczną tykającą. Myślę tutaj o budowie drugiej zapory we Włocławku. Patrząc na autostradę A1, Toruń nie posiada bezpośredniego zjazdu. Na pewno cały region dotyka bardzo wysokie bezrobocie i to będzie również jakby moim priorytetem, aby wspomagać różne działania, takie nad podziałami politycznymi, aby to tutaj lokowały się przedsiębiorstwa, żeby tutaj chciały przedsiębiorstwa tworzyć nowe, stabilne miejsca pracy. Następną jakby sprawą taką bardzo ważną to na pewno będzie wspieranie rządu, mam nadzieję naszego, w tym, aby te najniższe uposażenia, które w tej chwili są chociażby na terenie Grudziądza, aby one po prostu te pensje rosły tak, żeby można było w sposób przyzwoity żyć i z nich się utrzymać i siebie i swoją rodzinę. No właśnie, tu dla Grudziądza takim dużym, bardzo merytorycznie trudnym problemem właśnie jest ta imigracja. Kogo nie spytać z młodszych osób? Prawie 100% odpowiada: wyjadę na studia, do dużego miasta, a nawet już coraz większa, zresztą to nie od dzisiaj, tylko część osób, że w ogóle już tu nawet nie powróci, pojedzie nawet za granicę. Nie chodzi tu o kwestie finansowe, ale o sposób życia, o ten komfort taki, właściwie nawet nie wiem czego. Jak zatrzymać tych młodych ludzi w tym mieście, które, jeżeli faktycznie spełnią się te takie kiepskie prognozy, no może być zmuszone, może być skazane na wymarł. Znaczy, na pewno dla młodego człowieka, który chciałby zostać tutaj w Grudziądzu, ważne jest, czy będzie praca, jak płatna będzie praca, czy będzie mieszkanie, jak założyć rodzinę, żeby tutaj rzeczywiście to gniazdo powstało, a nie szukać tam, gdzie się łatwiej żyje. Tak jak powiedziałam wcześniej, w Grudziądzu trudno się żyje. Oferty dla młodych w tej chwili atrakcyjnej nie ma, tak? Wydawało się, że taką jaskółeczką jest, w tej chwili już chyba można powiedzieć był, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, tak? Gdyby rzeczywiście zrobiono wszystko, gdyby władze zrobiły wszystko i bardzo z sercem zaangażowały się, to pewnie UMK byłoby w Grudziądzu. Byłby to pierwszy taki zalążek, który ściągałby młodzież, bo najczęściej tak się dzieje, że młodzi ludzie tam, gdzie pracują, tam, gdzie studiują, tam najczęściej zakładają swoje rodziny, znajdują miejsce swoje pracy i tak naprawdę... Tym bardziej, że często podejmują pracę już nawet na ostatnich latach studiów, kiedy jest to mniejsze obciążenie, więc jeżeli ktoś już podejmie pracę, zrobi ten staż, wdroży się, trudno później jest go powrócić z powrotem. Oczywiście tak, ale miasto, które ma wyższe uczelnie i to tak przede wszystkim techniczne, jest atrakcyjne z punktu widzenia również inwestora, ponieważ ma na miejscu kadrę do zatrudnienia i rzeczywiście tak się dzieje, że już na trzecim, czwartym roku już studenci zaczynają współpracować z przedsiębiorcami i później znajdują tam stałe swoje miejsce na ziemi, więc wydawało się, że to będzie taka pierwsza jaskółeczka, która przyciągnie po prostu następne, bo za dobrą uczelnią, a taką uczelnią jest niewątpliwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i na pewno byłby takim magnesem, że pewnie zainteresowałyby się również inne liczące uczelnie. Położenie Grudziądza blisko autostrady, wydawałoby się, że właściwie mamy wszystkie atuty, a jednak nie najważniejsze są drogi, bo również infrastruktura dla
społeczeństwa jest potrzebna, której tak bardzo brakuje w Grudziądzu. No właśnie wie pani, co odnośnie uniwersytetu powiedzą władze lokalne, że one zrobiły wszystko, natomiast uniwersytet z góry, no bo taka tutaj była już retoryka, zrobił wszystko, żeby tu nie być. Padły nawet zarzuty, że robiono to w taki sposób, żeby tych studentów, no nie wiem, tak ja zrozumiałem, później zabrać z tego Grudziądza ewentualnie, chociaż ich wielu nie było. Panie redaktorze, jeżeli zależy nam bardzo na czymś i tak jak my, jak Prawo i Sprawiedliwość mówi, damy radę, tak? Jeżeli chcemy bardzo, to tworzymy takie warunki, że uczelnia będzie zainteresowana, żeby tutaj otwierać... Sporo zainwestowało, podkreślmy, w sam budynek, powiedzmy przyniosło inną szkołę, która kiedyś tam miała swoje miejsce. No poczyniono spore inwestycje. Teraz ten gmach stoi pusty. No tak, natomiast na pewno nie zrobiło miasto wszystkiego, czego mogłoby zrobić. Być może trzeba było jakieś inne, nowe zachęty przedstawiać dla uczelni, a uczelnia wtedy miałaby większe pole jakby zasysania studentów, którzy chcieliby tutaj studiować. Tak naprawdę to przecież kiedyś mówiło się o tym, że i będzie i kampus studencki i tak dalej, więc miasto naprawdę zrobiło pewnie sporo, ale nie zrobiło wszystkiego, żeby rzeczywiście ściągnąć tutaj studentów, którzy będą mieli byt, będą mieli warunki mieszkaniowe, będą mieli ofertę ciekawą, więc myślę, że ta strona jest również ważna, bo wykładowcy, kierunki, to jest jakby po stronie uczelni, ale widocznie nie zrobiono wszystkiego, albo na tyle nie byliśmy atrakcyjni, że jednak zaczęło się zresztą zauważać już powolne takie jakby zwijanie działalności uniwersytetu w naszym mieście. Walka w wyborach to walka również wewnątrz listy, ale nie tylko. Żeby podkreślić swoje atuty, zazwyczaj stawia się w kontrze, prawda, do głównych konkurentów. Tu na rynku lokalnym mamy takich konkurentów. Są to posłowie i senatorowie Platformy Obywatelskiej. Z innych partii tutaj w tej chwili nie mamy. Jako tako rodzimych, powiedzmy, jeżeli tak to można nazwać. Jak będzie pani akcentowała, żeby na przykład ten elektorat, który głosował na pani obecnych konkurentów z innych list, zagłosował na panią? Na pewno spotkania, na pewno rozmowy z ludźmi w mieście, takie twarzą w twarz będę, bo organizowała, bo mam to przewidziane w swojej kampanii wyborczej. Na pewno będę przekonywała, że no, ta władza obecna, której kończy się na szczęście kadencja ośmioletnia, właściwie zostawia nas z wielkimi długami, z wielkimi sprawami nierozwiązanymi, czy to w zakresie finansów publicznych, czy to w zakresie służby zdrowia, oświaty, więc myślę, że na tyle mam argumentów sporo, że będę potrafiła przekonywać do tego, żeby dać szansę innej formacji, mojej formacji Prawo i Sprawiedliwości, żeby rzeczywiście uzyskać mandat do samodzielnego rządzenia, bo wtedy jest najłatwiej rozliczyć po tych 4 latach, co dana formacja zrobiła, a program mamy od wielu lat, on jest ciągle uaktualniany i jest rzeczywiście nakierowany przede wszystkim na człowieka, bo tak jak wcześniej powiedziałam, drogi są ważne, inwestycje te twarde tak zwane są ważne, ale tak naprawdę najważniejszy jest człowiek. Trudno się tutaj lokalnie odnosić do konkurencji politycznej, ponieważ właściwie państwa główny konkurent w tej chwili, no specjalnie jak do tej pory, żadnej jakiejś takiej programowej, prezentacyjnej konferencji nie zwołał, ale już pojawiły się banery przed kampanią wyborczą, gdzie chwalono się wprost. Pozyskaliśmy tyle pieniędzy dla szpitala, tak? Jakieś inne środki na inne różnego typu cele. Myślę, że podobnie jak większość mieszkańców, z którymi spotykałam się i żeśmy byli również zdumieni, że nagle właściwie poseł, jedna osoba zastępowała wszystkich, tak? To znaczy dyrektora szpitala, prezydenta miasta, dyrektora Urzędu Pracy i wiele innych instytucji. No powiem tak, że chyba było to, bardzo delikatnie mówiąc, nieskromne. Chyba nieskromne i przypisywanie sobie pewnych zasług chyba nie do końca uprawnione. Jednym z tematów na pewno tej kampanii wyborczej będzie metropolie i metropolizacja właśnie. Również tutaj w okręgu
toruńskim, gdzie Toruń jest takim silnym centrum, a inne miasta no troszeczkę na tym tracą. W jaki sposób pogodzić? W sposób dwa takie problemy właśnie. Metropolizację z jednej strony, czyli tworzenie się takich silnych centrów ekonomiczno, powiedzmy naukowo, społecznych, a tych centrów mniejszych, takich jak na przykład Brodnica, Grudziądz, Wąbrzeźno, żeby one również skorzystały na tej nowej perspektywie finansowej, unijnej, która jest przed nami. No właśnie, tworzenie metropolii ma na celu przede wszystkim właśnie stworzenie silnego ośrodka, który ma jakby przyciągać biznes i te wszystkie inwestycje okołobiznesowe, ale dzieje się to kosztem tych mniejszych miejscowości. Dlatego my jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że nie tylko jako nasze województwo, ale jako kraj preferujemy zrównoważony rozwój, tak? Czyli równo wszystkie miejscowości mniejsze i większe mają się rozwijać, bo nie może być tak, że kosztem tych pozostałych mają się tylko rozwijać dwa duże, na przykład ośrodki Toruń i Bydgoszcz. Na pytania, dlaczego nie Grudziądz, tak? Odległość... Właśnie, co zrobić, żeby uchronić ten Grudziądz przed tymi stratami, jakie może w wyniku tej metropolizacji ponieść? No, stratami, które mogą być nieodwracalne. Ja myślę, że rzeczywiście silne lobbowanie i pokazywanie silnej pozycji Grudziądza, ale rzeczywiście na tą pozycję Grudziądza to właśnie... Jakie atuty są takie może, inaczej spytam, jakie są atuty, które mogłyby ukazać ten Grudziądz właśnie jako takie silne centrum w stosunku do tej metropolii? Coś, co może przyciągnie inwestorów, no bo nie oszukujmy się, jeżeli powstaną te silne centra, to ta młodzież nadal będzie właśnie migrowała wewnątrz województwa, a może jeszcze... No w tej chwili nawet to... To jest główny problem Grudziądza. W tej chwili tak, obserwujemy, że pod rządami obecnej koalicji właściwie są likwidowane ważne instytucje w małych miejscowościach. One są po prostu przenoszone do dużych miejscowości. To też powoduje, że właściwie zaczyna się taki troszeczkę ugór. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałam, szkoda, że UMK kończy swoją działalność, bo to na pewno jest ważne. Byłby ważny atut dla Grudziądza. Bliskość autostrady, bardzo dobrze położone miasto, strefa ekonomiczna. Pytanie, dlaczego ona jest ciągle niezagospodarowana. Pewnie jest wiele obszarów, w których trzeba wiele wysiłków w to włożyć i wtedy będzie można pretendować do tego, aby metropolia była na przykład niezależna miast. Prawda? Założenia, prawda, były takie były założenia we wstępnej fazie obecnego cyklu unijnego, prawda, ale one uległy zmianie. Zmieniły się programy, stworzono jakieś zupełnie nowe podłoże, bo kilka sesji właśnie temu usłyszeliśmy nagle, że to już nie jest aktualne, co było wcześniej planowane. No i a była nawet konferencja poświęcona w Grudziądzu na ten temat. No i myślę, że to jest również rola przyszłego rządu i również rola posła właśnie z Grudziądza, aby za tym chodzić, aby pukać do każdych drzwi po to, żeby w takich rozwiązaniach, jeżeli one będą nadal aktualne, myślę tutaj o tworzeniu metropolii, żeby na pewno Grudziądz się znalazł, ale my jako Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze raz mówię, jesteśmy za tym, aby był zrównoważony rozwój kraju, więc myślę, że na tych targach i na tej takiej pseudoawanturze między Toruniem a Bydgoszczą rzeczywiście Grudziądz, Brodnica, te mniejsze miejscowości będą mogły zyskać, bo być może nie dojdzie do tego, że powstanie ta metropolia, a wtedy zaczniemy się rozwijać wszyscy równomiernie. Tego życzę właśnie tym mniejszym miastom.